Kochanów, tu mieszka Ghibli. Niestety od jakiegoś czasu Lumi ma koszmary i nie może spać w nocy. Nasz bohater postanawia jej pomóc i wejść do jej snów, aby sprawdzić, o czym śni. Czy mu się to uda? Zobacz jego przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a challenge na dziś to 7000 kciuków. Mam nadzieję, że dacie radę i serdecznie zapraszam do oglądania. Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem, dziękuję. Yo, siemano, z tej strony Ghibli. Słuchajcie, jestem umówiony z Lumi, czekam właśnie tutaj na nią na parkingu, ponieważ razem będziemy jechali na basen. Dokładnie tak, już się nie mogę doczekać, słuchajcie, nowe atrakcje w ogóle tutaj podobno otworzyli, dlatego mam nadzieję, że to sprawdzimy. Zostawcie kciuka w górę, widzowie, na pewno będzie Wam się milej oglądało ten film. Może challenge'ek na dziś to 7000 kciuków. Wpadajcie do sklepu edgyplay.pl po super ciuchy, gadżety. I jest jeszcze jedna ważna sprawa, otóż jeśli jeszcze tego nie robicie i wasz guzik subskrypcji jest czerwony, koniecznie już teraz musicie zamienić go na szary z dzwoneczkiem, dołączać do armii, ponieważ niedługo będzie już nas 2 miliony, także bardzo pokaźna armia. Czekamy na Lumi. Lumi jak zwykle się, słuchajcie, spóźnia, nie wiadomo kiedy będzie, może zaraz, może za godzinkę, tego ogólnie nie wiemy. O, czekajcie, ktoś jedzie, może to ona, sprawdzimy, czy to ona, czy to syrena. No, jestem. O, no to podjeżdżaj, jestem, tu Lumi. Ale chciałam ci ogólnie powiedzieć, że ja nie idę na basen. No dobra, może byś się tu przyszła, przywitała, Lumi. Co ty już tu od razu mówisz, że nie idziesz? Przecież byliśmy umówieni na basen, mieliśmy iść, no, co jest? No, ja nie chcę iść na ten basen. Czemu? Nie, nie mam w ogóle. No bo po prostu, no bo nie chcę iść. Ej, dziwna jakaś jesteś, Lumi, nie wiem, o co ci chodzi. To co, sama mam iść? Ja też nie idę samemu na basen. No sam iść. Dobra, wiesz co, ale jesteś fajna koleżanka. Dobra, to se pójdę sam, to pa, na razie. Okej, okay, no. Wiecie co? Nie, no wiecie co, ja muszę, będę śledził Lumi, ona coś kombinuje. Co, znowu będzie sobie gdzieś dalej jechała? A może ona z kimś innym się umówiła, słuchajcie, i mam po prostu... Mam taki problem, i co ja mam zrobić? Tak bym poszła sobie, ojejku, popływać normalnie, a tak to... Jeju, co jej, normalnie, co mi z tym autem, dziwne to... Ej, a co ty mnie śledzisz, Ghibli, w ogóle? Ej, Lumi, a ty jesteś dobrym kierowcą ogólnie, zawsze to samo wyskakujesz w międzyczasie, to chyba przez tą płetwę. Słuchaj, ale co ty masz, jakiś problem? Mówiłaś, słyszałem, że no chciałabyś mam. Popływać, ale nie możesz, co się dzieje? Powiedz bo, mi możesz no powiedzieć. Bo jest taki problem, że po prostu mi się co noc śni, że ja jednak mam normalne nogi, wchodzę do wody i tonę i nie potrafię pływać, dlatego ja nie chcę iść na ten Słuchaj. Basen, bo się boję, że wejdę do tego Dobra. Basenu i będę tonąć. Ja wiem, co ty powinnaś zrobić, słuchaj, wsiadaj. Ale ty mi nie pomożesz. Słuchaj, Lumi. Ja do ciebie wsiądę. Ty się musisz przeciwstawić temu snowi, rozumiesz? Nie wiem, ale czy jak? Się mówi snu, no, czy snowi. Ale ogólnie musisz zasnąć. Słuchaj, ja wiem, jak znam rozwiązanie tego problemu. Musisz zasnąć i wiesz co, po prostu wyobrazić sobie, że wcale tak nie jest, jak ty sobie śnisz, bo tak naprawdę masz płetwę i umiesz świetnie pływać i wtedy jakby ten koszmar przełamiesz i będzie świetnie, słuchaj. I nagle już będziesz się dobrze czuła, nie, i pójdziemy na basen. Nic nie słuchaj, da, nie, idź, dziwej, idź teraz nie do domu, zaśnij i zrób to, co ale ja ci powiedziałem. Ale będę miała te koszmary straszne. No dobra, no to idę, no ale ty i tak mi nic nie pomożesz. Ale zasypało nam śnieg, słuchajcie, że w ogóle solą tutaj nie sypią. Normalnie patrzcie, co się dzieje. Zaraz w ogóle tutaj jeszcze mam opony letnie w aucie. Oj, niedobrze. Wiecie co, ogólnie wymyśliłem to, tak szczerze powiedziawszy, tą radę dla Lumi. Może nie wiem, w aptece może pani by nam coś doradziła i może by po prostu możemy się dowiedzieć, jak po prostu rozwiązać Lumi problem, bo mieliśmy iść na basen, a ona w ogóle coś kombinuje, nie chce iść na basen. Dzień dobry, proszę pani, mam dzień taki dobry, problem. Dzień dobry, otóż mogę pomóc. Mojej przyjaciółce śnią się koszmary. Otóż jej się śni, że ona nie ma płetwy, a jest syreną i że nie umie pływać. Ma pani jakiś lek na to? To jakoś można leczyć w ogóle? No wie pan co, no jest takie pewne rozwiązanie, ale to jest strasznie drogie. Jakie? No ja nie wiem, czy będzie pan na to stać. Ja panu tu nawet specjalnie przy sobie to trzymam, po prostu, żeby to bardzo dobrze chronić. Tak, co to takiego? Proszę, to ja panu przedstawię, to jest taka specjalna ogólnie mikstura snów. Tak? Chodzi po prostu o to, że jeżeli ktoś ma problemy ze snem, ta osoba druga, która chce pomóc, musi wieczorem albo obojętnie
kiedy, jak tamta osoba śpi, stanąć, rzucić tą miksturę w tamtą osobę i wchodzi na przykład pan do tego snu. Co do Lumi snu osoby, będę której mógł się to śni. A ile to kosztuje w ogóle? No na przykład, ona śpi 2000 zł. No, ja no nie strasznie mogę. Drogie. Ja mam 500 tylko, proszę pani. No to na razie 500, a później mogę dorzucić 1500 jeszcze doniosę. No dobra, da mi pani dobra, tą miksturkę. To możemy się tak dogadać. To da mi czemu pani, się tak dogadać? Bo ja muszę dobra, uratować to ja panu ją. Daję, proszę bardzo, dobra. W takim razie. Dziękuję. Ale wie pan co, jeszcze no. Nie zawsze to może zadziałać, albo mogą być jeszcze gorsze tego konsekwencje. Niech pan lepiej uważa. Dobra, w takim mam nadzieję, razie. Że zadziała. Słuchajcie, ja nie mogę, mam miksturkę, dzięki której będę mógł wejść do snu Lumi. Ej, kumacie, to w ogóle nawet nie wiedziałem, że to jest możliwe, a jednak ta pani powiedziała, że tak się da, czyli ja, słuchajcie, będę mógł po prostu zobaczyć, czy Lumi w ogóle mnie nie wkręca, a może ona wymyśliła sobie ten sen, że nie ma tej płetwy i tak dalej. Jedziemy teraz do jej domu, zobaczymy, czy smacznie poszła spać, tak jak jej mówiłem. No na dole jej nie ma, także słuchajcie, po cichutku, żebyśmy jej nie obudzili, otwieramy drzwiczki, idziemy teraz na samą górę i postaramy się jej wejść do jej snu. Jeśli mi kibicujecie, widzowie, koniecznie już teraz zostawiajcie kciuka w górę, może uda się dzięki temu wejść do snu Lumi i po prostu ją uratować. Może będziemy mogli mieć wpływ na jej sen i tak dalej. Dobra, zobaczymy tutaj, czy on śpi, śpi smacznie. Okej, okay, czyli teraz tak jak pani z apteki mówiła, mamy stanąć przy osobie, która śpi. O, coś się przebudziła, coś jej się śni, słuchajcie. Dobra, czyli tak, musimy stanąć przy osobie, która śpi i rzucić tą miksturą, żeby mnie złapała i ją, i wtedy się pojawiamy w jej śnie. Także uwaga, 3, 2, 1, bum! I uwaga, bęk! Ja nie mogę, ej, słuchajcie, co się dzieje? Co się dzieje? Gdzie jestem? Topię się, pomocy, ratunku! Ej, chyba jestem w Lumi śnie. Słuchajcie, wygląda na to, że ta miksturka zadziałała. I teraz, tak naprawdę, wszystko, co dookoła mnie się znajduje, to jest wytwór wyobraźni Lumi. Ej, widzicie? Tam są jakieś dziplejki normalnie, patrzcie, chodzi jakaś dziplejka. Ej, czemu te dziplejki mają takie dziwne oczy i takie nogi? Ej, tu Lumi sobie chyba tak dziplejkę wyobraża. I to nawet nie jedną, słuchajcie. Tutaj są 4 takie dziplejki. Hej, dziplejka, ej, spokojnie. To są jakieś dziplejki, jak, słuchajcie, mają czerwone jakieś oczy, jakieś dziwne nogi takie. Ej, dziplejki, spokojnie. Wy jesteście tylko wytworem wyobraźni Lumi, ja sobie z tego zdaję sprawę. Uciekamy, musimy w ogóle znaleźć Lumi, słuchajcie. Co ona w tym swoim śnie robi? O, tam jest jakiś pan, może on mi pomoże. Panie, jakieś dziwne dziplejki, jak se mnie gonią. Co tu się dzieje w ogóle? Pan trzeba też jest w śnie Lumi? Lumi, trzeba pomóc. Została ona uwięziona tutaj przez wiedźmę w tym jej wielkim pałacu. Lumi tutaj jest uwięziona? Tutaj ma skrzynię. Tak, potrzebne rzeczy. O. Załatw wiedźmę i uwolni po prostu Lumi. Szybko, szybko. Panie mędrcu, dziękuję. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest w ogóle sen Lumi. Też pan jest jej wyobraźnią. Wyobraziła sobie tak pana, ale nieźle. Dobra, to ja idę jej pomóc, bo jej w ogóle się śniło, że ona się topi. Dobra, dziękuję, do widzenia. Proszę. Proszę. Przecież Lumi mówiła, że jej się śniło, że ona nie ma w ogóle już płetwy, że jest normalnym człowiekiem i że się topi. I ogólnie może wiedźma za tym stoi. Przecież wiedźma zamieniła Lumi w syrenę i to teraz ona może właśnie maczać w tym palce. Tyle, że to jest tylko sen. Musimy cały czas mieć tego świadomość. Nie możemy, słuchajcie, po prostu popaść w tą taką iluzję snu. Dobra, także teraz idziemy zobaczyć. Ej, wygląda wszystko w porządku. Nic tu się nie dzieje. Nie ratunku, wiem, co ten człowiek... Ej, ratunku, Lumi! Topię się! Gdzie ty jesteś, Lumi? Topię się, jak ratunku! To? Ej, tutaj, ja nie mogę, już ci pomagam! Tu. Lumi, tu Lumi, spokojnie! To jest tylko sen, to jest tylko sen, nie denerwuj się! Topię się, ratunku, już, ratunku! Już! Ty rzeczywiście masz nogi, Lumi! Chodź tutaj szybko! Ja nie mogę! No ty mam! Masz... Lumi, musimy chodź tutaj! Być cicho, bo wiedźma jest na górze! Dobra, to po cichutku, chodź tutaj! Lumi, wiesz, że ty to wszystko, co tutaj się znajduje, to ty sobie wyobrażasz no nie mogę w tym przez momencie. Tą wodę normalnie przejść! O, płyn! Udało płyn. Mi się! Słuchaj, to są twoje tylko wyobrażenia, ty musisz się skupić. To jest twój sen. Nie wiem, czy ty zdajesz nie sobie z tego sprawę. Nie wiem, nie umiem tego teraz wszystkiego rozróżnić. To, że mam nogi, że się topię. Szybko, i jak chodź. Wejdę do wody, to od razu też się wtedy topię. To jest realistyczny sen. Ale cicho, sen. Tylko żeby wiedźma nic nie zobaczyła. Słuchaj, bo dobra, będzie po nas. Zrobimy tak. Ty szybko uciekniesz do domku. Leć tam, ja cię tu odprowadzę. A ja wracam do wiedźmy i znajdę sposób, żeby ona po prostu, wiesz dobra. Co, spowodowała, żeby z powrotem miała płetwę. To pa, leć szybko pa. Do domku. Okej, okay, słuchajcie, także Lumi nieźle ma na głowie. Ona sobie to wszystko wyobraziła, wiecie co? Że nie ma nóg, że wiedźma ogólnie ją tutaj, wiecie co, porwała, zamknęła ją w takiej dziwnej klatce. Widzieliście to w ogóle? Normalnie tutaj była taka
taka klatka w wodzie. No nieźle, nieźle. Ej, dobra, o nie, ta wiedźma tu jest, słuchajcie. Jakby tutaj ją zajść? Aha, zaraz pójdę tutaj do Lumi. Pójdę do niej, co ona sobie myśli? Ej, wiedźmo, no, a co dlaczego, ty chcesz? Co dlaczego ty tu jesteś, robisz? Nie, Lumi taka niemiła dla niej, co? To jest jej sen i ty powinnaś być dla niej w miarę miła. Co ty w ogóle nie robisz, nie że ją tu zamykasz? Dla niej miła. Czemu nie? Nie będę, ja już jestem w jej śnie, to zawsze będę ci tylko na złość, a tak na dobrą sprawę to tobie też zaraz zrobię. Nie, poczekaj, nie poczekaj, jakieś wymyślę tutaj zaklęcie. Co ty kombinujesz? Czary, mary. Ej, nic nie kombinuj. Pokus, pokus, okay. Co ty robisz? Nie czaruj mnie. Teraz nogi pająka, bęk. Co? Co ty, wiedźmo, kombinujesz, co? Ej, co jest grane? Co ty mnie zamieniłaś normalnie w pająka? No, tylko teraz co wiesz co, lepiej uważaj na wodę, bo już do wody teraz nie wejdziesz. Co? Ej, bo się po prostu zatrujesz. Ja tu jabłko sobie jem. Jak to nie wejdę do wody? Jasne, że wejdę, zobacz. Bez problemu. Ała, ała, ta woda mnie bije. No, co jest grane? Co? Ej, co jest grane? A nie, dobra, wiedźmo, przestań w ogóle. Lepiej czemu się mnie słuchaj. Ej, chwila, chwila, chwila. Ty jesteś tylko wytworem wyobraźni Lumi i tak naprawdę nie wiem, jakim cudem masz wpływ też na mnie. Ja ci dam, wiedźmo. Jeszcze się z tobą policzę. Uciekam no stąd, słuchajcie. Ta wiedźma jest niebezpieczna. I widzicie, co się stało w śnie Lumi? Ja zostałem tak naprawdę jakimś dziwnym pająkiem i nie mogę teraz wchodzić w ogóle do wody. Co to w ogóle ma być? Jakaś dziwna sytuacja. Kiedy w ogóle będę mieć jeszcze ten efekt? Dobra, ja nie mogę. Uciekam. Może ten pan mi powie w ogóle, co jest pięć i w ogóle o co tutaj chodzi. Jak pokonać tą wiedźmę? I musimy jej, nie wiem, razem z Lumi najprawdopodobniej przeciwstawić czoła. Panie, panie, panie! W ogóle ta wiedźma co jest... ona ci zrobiła? Ona ja mnie nie czarowała w pająka i ja nie mogę do wody wchodzić. Czemu jej tak zależy, żeby Lumi nie umiała pływać, żebym ja nie mógł wchodzić do wody? Bo weszła, o co tu chodzi? Bo jedyny sposób, żeby pozbyć się w ogóle wiedźmy z Lumi snu, to trzeba udać się do tej skrzyni. Tylko Lumi się po prostu tamtej boi wejść do wody. Aha. Tak, bo myśli, że będzie się topić. Ja nie umiem pływać, no chyba, że ty, no ale ja nie wiem, no, czy ty dasz radę ja z tym w ogóle płynąć. Nie popłynę tam, bo normalnie wiedźma rzuciła na mnie też jakiś urok, że jak ja wchodzę do wody, to normalnie nie mogę pływać. I teraz, nie wiem, musimy znaleźć sposób, jak po prostu dostać się do tej skrzynki, co tam wiesz jest co w środku. Może musisz po prostu jakoś zmusić Lumi, żeby ona tam powiedziała, że to jest tylko jej po prostu wyobraźnia i może da radę tam popniszczyli tą wiedźmę w jej śnie. I co? Dzięki tym rzeczom, które tam są, będziemy w stanie pokonać wiedźmę i wszystko tak wrócić, tak? I Lumi tak, będzie odzyska płetwę. Tak. No dobra, okej, to ja teraz po nią idę. Mam nadzieję, że Lumi się, słuchajcie, mnie nie przestraszy. Przecież ja w ogóle teraz wyglądam jak pająk straszny. I w ogóle nie spodziewałem się, że w śnie można, wiecie co, takie rzeczy robić, a tym bardziej nie w swoim śnie, to jest sen Lumi. Czyli wygląda na to, że Lumi sobie wyobraziła, że ta normalnie wiedźma zamienia mnie w pająka i ja zostałem pająkiem. To jest tak naprawdę wymysł Lumi wszystko. Dziwna sprawa, ogólnie jakby się w to tak wgłębić, to nie wygląda to zbytnio ciekawie, ale mam nadzieję, że Lumi, słuchajcie, już tutaj poszła do swojego domku i się schowała bezpiecznie. Puk, puk! Lumi, jesteś tutaj? Halo? Tak, tak, jestem, no. Poczekaj, już schodzę, bo się schowałam tutaj na samej górze normalnie. Dobra. O, co, słuchaj, zobacz, co zrobiła ze mną wiedźma. Lumi. Ja nie mogę. Spokojnie, co spokojnie. Co to w ogóle jest? Wiesz, co jest najlepsze? Że tak naprawdę co znam sposób, jak pokonać wiedźmę. Tylko to będzie bardzo trudne, ponieważ musimy przeciwstawić się twojej psychice, a to nie będzie bardzo ale proste. Jak to? Słuchaj, to jest taki challenge, że musimy dostać się ogólnie na wodę. Na wodzie jest skrzynka, którą ukryła wiedźma i za wszelką cenę nie pozwala na to, żebyśmy po prostu tą skrzynkę, wiesz co, po prostu zdobyli, żebyśmy tam doszli, ponieważ no to jej zagraża. Ta skrzynka jest dokładnie tam, stoi na takim bloku diamentowym i słuchaj Lumi, ty sobie musisz teraz wyobrazić... No to popłyń tam! Słuchaj, co? Co mówisz? Musisz tam popłynąć! Ja tam nie popłynę, ponieważ wiedźma rzuciła na mnie urok i mnie po prostu atakuje woda. Słuchaj, to wszystko siedzi w twojej głowie, Lumi. Ty doskonale umiesz pływać i ty dobrze o tym ale wiesz. Ale ja nie dam rady, wyobraź ja sobie się po prostu boję. Nie, wyobraź sobie, że masz płetwę i że umiesz świetnie pływać. Musisz przełamać swoją psychikę. Ja popłynę z tobą, bo to jest wymysł twojej wyobraźni. Wyobraź sobie, że ja też świetnie pływam i ja popłynę z tobą. Popłyniemy razem do tej skrzynki, zobaczymy, co jest w środku, pokonamy wiedźmę i przeciwstawimy się i wszystko wróci do normy, już nie będziesz miała koszmarów, tylko wyobraź to sobie, dawaj, dalej, no dobra, mocno to sobie muszę po prostu wyobrazić, że mam płetwę, że mam płetwę, że mam płetwę i po prostu widzisz, mi zaczyna ty masz płetwę, płynąć. A
wyobraź sobie, że ja płynę z tobą, płynę. Lumi, i nic mi się złego nie dzieje. Tutaj razem ze mną płynie i się nie topię, nie dobra, topię, się nie topię, zobacz, płynę na samej tafli wody. I słuchaj, widzisz, Lumi, ta dobra. Twoja wyobraźnia naprawdę działa. Tak naprawdę, jak będziesz myślała o złych rzeczach, to się będą te złe rzeczy pojawiać. Jeśli będziesz myślała pozytywnie, to będzie wszystko pozytywnie i w porządku. Ty, także, tu coś normalnie co tutaj jest. Jest jakaś karta no, dostępu. Karta, to może weźmiesz ją, tutaj, co? Tutaj, mam ją, chodź tu na dół, płyniemy, tutaj coś jest, Lumi, tu jest coś jasnego, płyniesz za mną, tylko weź tak. głęboki wdech, wyobraź sobie, że możesz spędzać setki godzin pod wodą i nic ci się nie dzieje, no. Lumi, dawaj, nie topię dawaj. Się, nie topię się dobra, na razie, chodź, nie topię chodź, się, chodź. To tylko ja tak chcę chodzić, dobra? Dobra, słuchaj, dobra. Coś tutaj jest, chwila, wieczna wiedźmę, słuchaj, tutaj jest wieczna wiedźmę, jakie zbrojki, ubierzemy się, słuchaj, i ty to sobie wiesz, co jest najlepsze, że ty to w sobie wyobraziłaś. Wszystko w ogóle, że jest jakiś miecz na wiedźmę, że można ją pokonać. Jesteśmy w końcu w twoim śnie, ty nie jesteś tego w pełni świadoma, Lumi, ale to jest ten miecz. Chcesz ty to zrobić? Ty musisz się przeciwstawić swojemu myślisz, snu. Że to ja muszę to zrobić? Dobrze, dawaj, to może ruchy, niech ja ruchy, tylko ruchy. Się po prostu wiesz wezmę zbrojkę, i ubiorę. Całą tutaj, dobra. Ja ci tutaj jeszcze pyrgnę. Weź tą, wiesz tą zbrojkę, bo... ubieraj. Trochę za duża, ale słuchaj, tak sobie to wyobraziłaś, że będziesz mieć za dużą zbrojkę, to tak jest. Na mnie też to, oj, ledwo co, na oczy patrzę, widzowie, widzicie to? Ja no. cię kręcę. Ty, normalnie mi w ogóle nie pasuje do tych odnóż pająkowych. Dobra, nieważne, Lumi, już jesteś gotowa? Wychodzimy stąd? Tak, jestem dawaj, gotowa, dawaj. Dobra. I teraz umiem weź... pływać, umiem pływać, umiem tak, pływać. Umiesz świetnie pływać, jesteś najlepszą pływaczką. Świetnie, umiem a ja tu już pływać. Widzę, słuchaj, domek wiedźmy, także tam się musimy dostać. Ja się niby topię. Coś, czy się... Nie, umiem wyobraź sobie, umiem że, napływać. Słuchaj, się nie topisz. Nie topisz się, słuchaj. A teraz musisz sobie wyobrazić, no. że wyganiamy z twojego snu wiedźmę, że pokonujemy wyganiamy ją raz wiedźmę. Na zawsze i już nigdy więcej się nie pojawia. Musimy teraz ją zlokalizować. O nie, topię się. Dobra, topię Lumi, się. dawaj. Ty doskonale umiesz pływać, tylko tak naprawdę w śnie sobie coś wkręciłaś, że nie umiesz pływać i że nie masz tej płetwy. Słuchaj, musimy teraz znaleźć tą wiedźmę. Nie wiem, czy ona no. jest tutaj na dole, czy na górze. Rozejrzyjmy się. Tutaj się nic nie zmieniło. Może na górę wejdziemy na początku. Zobaczymy, czy jest dobra. Po prostu tutaj. Tu na razie jej nie widzę. Tutaj też jej nie widzę. Lumi, widzisz ją gdzieś? Ona możliwe, no, że jest tutaj. Na razie jej nie widzę. Może na ogródku na razie gdzieś. Nie. Ej, widzę ją! Ty, ona powiększyła swoje rozmiary, Lumi! Ty chyba się jej boisz, bo specjalnie wyobraziłaś nie. sobie ją większą, widzisz? Nie, no teraz czemu tam jest. Tak jest? Ja się boję po nie. prostu. Nie, słuchaj. Teraz masz normalnie rzecz, dzięki której będziesz mogła ją pokonać. Teraz przeskok. Wyobraź sobie, że jesteś najlepszym parkurowcem. Oj, no nie za dobrze ci to wyszło. Oj. Ale jest okej. Okay. Jest okej, okay, Lumi. Musisz się teraz wziąć na odwagę i przeciwstawić się swoim koszmarom. O nie, ona idzie. I swoim demonom. Nie chcę chodź ciebie. Tutaj, wiedźmo. Nie chcę ciebie po prostu. Nie Lumi, chcę już cię nie chcę. Mamy specjalny mam miecz. Mam ciebie dosyć. Tak. Idź sobie Lumi, z mojego to jest twój snu. Sen. Nie chcę i ty sobie wyobraź, widzieć. Że pokonujesz wiedźmę i wyganiasz ją ze swojego snu. Dawaj, dobrze ci idzie, dalej. Świetnie ci idzie. No i pięknie, nie, udało Lumi. Udało się, ale super, czyli co, czyli już więcej nie będzie w moim śnie, a może jeszcze raz bym weszła do wody, zobaczę, czy na pewno się nie boję pływać. Dobra, ty, słuchaj. Zupełnie inaczej się teraz pływa, zupełnie no, widzisz, inaczej. I widzisz, i wystarczyło troszeczkę wiary w siebie i wiesz co, pozytywnego myślenia i od razu sytuacja inaczej wygląda. Lumi, słuchaj, jako już jesteśmy w twoim śnie, jak teraz się obudzisz, to najprawdopodobniej obudzimy się w twojej sypialni i powinno już być wszystko w porządku. Okay? Także słuchaj, no ja nie wiem jak ci tutaj otrząsnąć. Budź się, Lumi, budź się, pobudka, budź się. Budzę się. Niam, Lumi, budź się, pobudka, jesteś, obudź się, budź się. Już jesteś syreną, wszystko co to w porządku. Był za sen? Słuchaj, czekaj, patrz, zobaczyć. Widzisz, na już pewno, nie jesteśmy o, dobrze. W twoim śnie, za oknem jest śnieg, spadł śnieg, są święta za niedługo, wszystko ale jest w porządku. Ale to był normalnie taki aż super sen, że w końcu coś takiego innego, a nie, że się topię i naprawdę Lumi, dałam radę przepłynąć. Wiesz, co jest najlepsze? Że ja do twojego snu wszedłem i pokonaliśmy twoje demony z ale głowy. Ale ty żartujesz? Normalnie. Naprawdę ty i pokonaliśmy radę, tą tak? wiedźmę. Słuchaj, teraz normalnie pójdziesz ze mną na basen, będziemy pływać, popływamy. No jasne, że pójdziemy, pewnie idziemy na basen w takim razie. No to lecimy, razie. Juhu, udało nam się, słuchajcie, pokonać Sen ale Lumi, super. Lecimy na basen, juhu.